Witam was, kochani, serdecznie. Ja jestem Yuken, a to mój supermarket, market marzeń od zera do milionera. 9 odcinek przed wami, stworzenia właśnie tego arcydzieła, tego biznesu marzeń. Moi drodzy, w poprzednim odcinku dość mocno rozbudowaliśmy ten market o kolejne nowe produkty, uzupełniliśmy. Ja tutaj rozkminiałem, co zrobić z tymi zamrażarkami. I coś tam się pobawiłem poza odcinkiem, może nie jest idealnie, ale jako tako, no nie mamy tutaj wiele miejsca, musimy sobie radzić. Co jeszcze zrobiłem tuż przed nagraniem, to uzupełniłem zapasy towaru, ale jak widzicie, no nie jest idealnie, nie wszędzie jest wszystko co do sztuki uzupełnione, ale jest jeden plus. No, może poza tym jednym tutaj gagatkiem nie walają się kartony. Zupełnie inaczej to wygląda faktycznie, jeśli tych kartonów nie ma, no ja do tego cały czas dążę, nie zawsze to się tak widzowie da, ale jak widzicie przy tym systemie towarowym, że mamy jakby pół regału czy cały regał na jeden produkt, sprawdza się to kapitalnie. A dziś, moi drodzy, naszym celem będzie licencja na alkohol, więc nie wiem, czy te lodówki będą nam potrzebne, czy jakieś półki, no przypuszczam, że raczej lodówki, ale jeśli półki byłyby potrzebne, no to w zasadzie mamy tylko dwie, które można na coś tak na szybko przeznaczyć, dopóki coś się nie sprzeda tak tymczasowo, no więcej nie widzę miejsca na półkach, bo jak widzicie wszystko wypełniłem, tutaj zapełniłem tym papierem toaletowym, to jest drugi regał z papierem, stwierdziłem, że już tych papierów nie chcę na spodzie tutaj, chociaż no to ta opcja była jak najbardziej ok, ale za dużo takie to było problematyczne, a w tej chwili mamy na przykład keczupy te z poprzedniego właśnie odcinka, ta nowość, keczup, majonez i ostry sos i to wszystko mamy do dołu. Tak samo stwierdziłem, że skoro i Nutella schodzi i miodek schodzi, to czemu nie zrobić czterech półek i wtedy zamawiając po dwa kartony praktycznie uzupełnimy. Także tak to wygląda. Zobaczcie, cały konkretny regał z chokpikami, z jakimiś tam innymi, Chixi, Bibi, czy Hibi, czy tam Habibi, jak zwał, tak zwał. Habibi, come to Dubai. Dobra, także tutaj bez zbędnego przedłużania bierzemy się za robotę, bo tu żartów nie ma, moi drodzy. Także kupujemy tą licencję. Oj, teraz będzie jazda. Teraz będzie jazda bez trzymanki. Co tu kupiliśmy, widzowie? I jakieś piwo, sześciopak. Na razie wezmę po kartoniku wszystkiego, żeby się przekonać, co to w ogóle jest. Humus. Humus no to raczej alkoholem nie jest. To jest jakaś taki rodzaj sałatki. W ogóle tak a propos tych zapiekanek, to je tutaj włożyłem. Teraz tak myślę, że tu mogły sobie piwka stać. Jeżeli by była taka potrzeba. O właśnie, czy my mamy jakąś lodówkę wolną? O kurde. Co wie? Jest problem. Houston, mamy problem. Tu nie ma wolnej lodówki. Ups. Nie, no jest lodówka wolna, ale się sam nakręciłem. Przecież wstawiałem w poprzednim odcinku dwie lodówki. Dobra, jeżeli będzie taka potrzeba, to lodówka będzie wolna. Zobaczmy, co my tu zamówiliśmy. Piwko. Piwko. A, to można kliknąć i wiemy. Dobra, piwko idzie do lodówki. No to tak by byłoby. Byłoby to takie w miarę wskazane, żeby piwko. Podobne już do Heinekena bardzo. Heinekenik, akurat nie lubię tego piwa. To nie wiem, do czego jest podobne, nic mi to nie przypomina. Nie wiem, piwa obok siebie może damy na tej zasadzie. Zobaczymy, ile ich kupimy. No, przede wszystkim nas pieniądz, widzowie, ograniczy. Co tu jest innego? Co to jest? Jest jakieś piwo? Takie wielkie, butelkowe? Nie, to taka beczka. Aha, to na półkę. No dobra, to na półkę. A skąd ja wam półkę wezmę? Znaczy ja tam wiem, gdzie jest miejsce. Czekajcie, odłóżmy to najpierw na bok. Gdzie ja to na półkę mam stawić? Kurde, z tymi półkami problem. Już musimy... O, Smirnof jakiś taki. Mi wygląda na jakiegoś Smirnofa. To wódka nie do lodówki? O kurde, widzowie, mamy problem. Wódka na półkę. No to dobra, dwa produkty idą na półkę już. To już jest problem. To już jest problem. Myślałem, że wódeczka będzie... Myślałem, że wódeczka będzie w lodówce. Co to jest sałatka? No to taka sałatka to raczej do lodówki. Ale wiecie co? O, tutaj wejdzie?
A nie wejdzie, bo tam jakaś woda jest. Tutaj nie mamy jakiejś wolnej półki, nie? Gdzieś tam na dole bym wepchnął. Tutaj coś jest. Tak tyle, żeby było. Aha, za mało. Dobra, to wiecie co? To ja to na dół wrzucę tutaj, gdzie są piwa. Dobra, ten humus. Zaraz oczywiście będziemy ceny ustalać. Dobra, to on sobie tam na dole może być. Szkoda, że wódeczki nie można. Co to jest? Kolejne jakieś piwko. Sześciopak. O kurde, widzowie, ale teraz siara. Ale teraz siara są. I chipsy jakieś. No czyli chipsy, no to oczywiste, że pójdą na półkę. Czekajcie, no to chipsy, no to akurat chipsy by gdzieś tu pasowały. A czy tu nie da się czegoś, kurczę, mleko od biedy i tamto piwo by można wstawić? O, jest jedna wolna półka. Wiecie co, no to co ja zrobię? No tymczasowo mogę chipsy tu wstawić. Właściwie bardziej mi nie wygląda na chipsy niż na jakieś tam... Znaczy to mi nie wygląda na chipsy, tylko na to drugie. Teraz zapomniałem, jak to się nazywa. Dobra, 5,50. Nuggetsy, na czosy, sorry, na czosy. Tego mleka tu też jest tak dużo. Kurde, będzie problem, widzowie, z tym miejscem. Będzie się trzeba rozbudować, chociaż chipsy mogłyby i tu, ale... Jakby zdjąć tą pastę... Czekajcie. Mam pomysła. No nie, nie da się, serio. Już myślałem, no przecież kurde. Może w ten karton wejdzie, czekajcie. No to na razie piwka damy tutaj koło ryżu. No to jest kompletnie nieprzemyślane. No muszę pomyśleć o zakupie jakiegoś regału i gdzie go bym wstawił. Też nie? Naprawdę? No przecież to jest skandal, widzowie. To czekajcie, to weźmiemy inaczej. To jest skandal z tymi kartonami. To jest ciągle problem, słuchajcie, żeby to jakoś mogło funkcjonować. Dla mnie to jest kosmos. I widzicie, znowu nie można. I żaden karton nie pasuje. Dobra, no chociaż po jednym piwku. A gdzie tą wódkę wstawimy? To bez sensu te piwa tam wstawiałem zasadniczo. Nie wiem, od czego to jest karton. Czekajcie, no jakbym się uparł. Kurde. Dobra, widzowie, zrobimy taką totalną prowizorkę. Ja wiem, że się wam to nie spodoba, bo mi się to totalnie nie podoba. Od razu wam mówię. To będzie totalna prowizorka. Są dwa sposoby tej prowizorki, ale raczej wezmę, wykorzystam ten, który mi... O tak, pierwsza opcja jest taka, żeby ta gorzoła tutaj była naprzeciwko kasy. Co nie powiem, nie podoba mi się, bo ja na przykład nie chciałbym patrzeć na gorzołę. Akurat wódki nie lubię. Nie pijam nawet. Piwko z miłą chęcią sobie wypiję. Wódki po prostu nie lubię, nie smakuje mi ona. Więc raczej jej widok by mnie obrzydzał, jakby miał stać na kasie. To jedyna opcja, jaka mi przychodzi do głowy, to jest beznadziejnym pomysłem, ale tymczasowym, podkreślam. Ewentualnie możemy to zrobić z drugiej strony, ale chyba tutaj nie wejdzie. Tu nie wejdzie w grę. Ajajajajajajaj. No nic, widzowie, no. No nie mamy lepszego wyjścia. No nie mamy. Nic lepszego, słuchajcie, wam nie wymyślę. Będę musiał się przeciskać. Ludzie i tak przejdą, to ja będę tutaj poszkodowany, słuchajcie. To generalnie te piwa, które tam zaniosłem, też by na tym regale mogły stać. A któreś wejdzie? Nic nie wejdzie. Dupa Jasia tam. Widzicie, to nie jest takie proste wszystko, kurde. Dobra, a gdzie ja idę do komputera z tym kartonem? Wiecie co, naprawdę, zamiast do kosza, to do komputera z kartonem poszedłem. Dobra, no to tam zamówmy jeszcze po dwie takie rzeczy. Ile mamy kasy? 1000, dobra. Tak, więc ten humus możemy jedno opakowanie zamówić, piwka po jednym kartonie i jedna gorzoły. Myślę, że nam to starczy na dniówkę, później się pomyśli. Też tu nie ma za dużo co myśleć, tu trzeba kasę trzepać. Bo tak jak niestety wam mówiłem... Dobra, to tej wódki damy 4 półki. Tak jak wam mówiłem, niestety w poprzednim odcinku, moi drodzy, to... Jest strasznie mały ten karton. To będziemy musieli rozszerzyć, oczywiście rozbudować tutaj sklep, a dla mnie jedyną opcją rozbudowy, jaka no, będzie miała sens i staram się tego trzymać, no to jest rozbudowa po dwa segmenty, no bo wiecie, tak jak kupujemy taki jeden kwadracik, to nam tylko psuje koncepcję, to jest ciężko zagospodarować. Więc no jedyną opcją, no może damy na dół,
I stamtąd weźmiemy to piwko też. Także jedyną opcją dla mnie, żeby te w ogóle tutaj rozbudowy robić, to jest robić po... No to już nie wejdzie, trudno. To jest robić po dwa kwadraciki, a to już się zaczyna robić kasa na... jakby nie patrzeć, bo teraz jak liczyłem, to będzie 20 tysięcy. W ogóle swoją drogą jest to dość... Podoba mi się to, że to nie idzie tak łatwo. Póki co moim jakimś... Spróbujmy do tego wrzucić. Jakimś sukcesem też nie wejdzie. Kurde z tymi kartonami. Jakimś powiedzmy, że sukcesem moim póki co, widzowie, było chyba uzbieranie 15 tysięcy, jak dobrze pamiętam. I to było niezłe, ale jaja się skończyły. Kompletnie, słuchajcie, żarty się skończyły. A, bo ja nie tu, tu jeszcze to. A żeby naprawdę zamówić, znaczy żeby naprawdę, kurczę, mieć milion na koncie, to jest w ogóle dla mnie jakiś kosmos. W tej chwili niewyobrażalny, ale fajnie, bo jest to bardzo takie realistyczne i to mi się jak najbardziej, słuchajcie, podoba. Także to będę chwalił, to będę chwalił. Dobra, skoro, słuchajcie, mamy część piw w lodówce, a wódka ma stać na półce, to już myślę, żeby czasem nam towaru nie zabrakło, to już niech będzie tak, taką metodą. A tam lodówkę też zatowarujemy tymi piwkami i tyle. Zobaczymy, nie wiem, co to są za piwa. No to pod wódką taki jeden rządzik może stać. W sumie, to ja nie wiem, po co te duże zamówiłem, bo się okazuje, że już nie mam gdzie ich włożyć. Chyba, że je po prostu gdzieś, byle gdzie zrzucimy. No może tutaj faktycznie te duże się wrzuci między ten ryż. To może nie być, widzowie, taki aż głupi pomysł, żeby sobie te duże browarki były. Bo jestem ciekaw, czy takie beczki ludzie będą kupowali. No, u nas w Polsce jest to takie jakby no niewyobrażalne, nie? Raczej każdy tam małe piwko kupuje, ewentualnie jakiś, nie wiem, czteropak. A nie, kurczę, takie... Raczej nie spotkałem się, żeby ktoś... Żeby, słuchajcie, ktoś z moich znajomych kupował takie piwo. Kiedyś to była taka moda może na to, ale to też za granicą raczej. Pamiętam, że zbierałem różne rzeczy, bo jako dziecko... Właśnie mogę wam zdradzić taki mały sekret. Jako dziecko, słuchajcie, bawiłem się w sklep. Mój sklep polegał na tym... A, to już jest. No dobra. To sobie będzie karton leżał. I mój sklep, słuchajcie, polegał na tym... A dobra, tam będziemy bałagan robić. Na tym. Niech czeka. Po co będziemy to... Znowu mi się załączyło, widzowie, takie wrzucanie towaru byle gdzie, a potem będę żałował. Nie, nie robimy tak. I mój sklep, słuchajcie, polegał na tym, moi drodzy, że zbierałem puste pudełka wszystkim. Więc też tam, z tego co pamiętam, to w tym sklepie chyba kilka takich beczek miałem po piwach. Takie metalowe, znaczy aluminiowe były, czy tam metalowe, do końca nie pamiętam, bo to dawno temu miałem. Takie trzy beczki chyba miałem. Jedna była chyba od Heinekena, była zielona, a dwóch nie pamiętam pozostałych. Jedna biała była, może Fox? Nie wiem, czy takie piwo było. No brzydko, słuchajcie, to wygląda, no ale nic z tym nie zrobimy. Nie będziemy się tutaj teraz... Można by to jeszcze zrobić, że ten regał... Ale to nam nic nie zmieni. Co mi tu zmieni, że ja ten regał tu przestawię? To będzie jeszcze gorzej, nie no. Nie podoba mi się, ale zajrzyjmy do komputera. Teraz tak, ceny trzeba ustalić, bo ja, znając życie, moi drodzy, się rozpędzę. Znając życie, się rozpędzę i zrobię otwórz sklep i będzie pozamiatane. Nowości... Nie będziemy jakoś przeceniali, jakoś nam nie zależy na przecenianiu. I tak mają troszkę taniej niż fabrycznie, że tak powiem. No, także niech docenią moją dobrą wolę. Tutaj jeszcze będzie miejsce, widzę, w lodówce obok na coś. Jeszcze się przyjrzyjmy, czy aby na pewno mamy wszystko... Czy aby na pewno mamy wszystko kupione. Znaczy, chodzi mi oczywiście o nowości. O kurde, 63 dolary mi zostały. Ja pierdzielę, to mogę sobie teraz pomarzyć. Aha, chipsy jeszcze trzeba by wycenić. Wycenić. Gdzie te chipsy włożyłem? Znaczy te... Naczosy właściwie. Dla mnie to tam są naczosy. A jest, już mają cenę. Dobra, już dałem cenę. Okej.
ale zawsze warto czuwać. Dobra, no to wszystko widzowie mamy. Nie pozostaje nic innego jak ruszać ze sprzedażą z tym brzydkim regałem tutaj. Wybaczcie, nie jest to wtedy sklep marzeń, ale przyjrzyjmy się, zanim to zrobimy, co my tu mamy. Moglibyśmy, jakbyśmy uzbierali 3,5 tysiąca, kupić kolejną licencję, z tym, że dopóki ja jakoś nie ogarnę tych półek, czyli nie wyprzedam towaru, nie ma co kupować licencji. Więc mój zamysł tu są jakiś ryż, znowu jakiś sandwich, chleb sandwichowy, jakiś cukier. Dobra, jakieś purée ziemniaczane pewnie. Kolejna mąka? No dobra, widzowie, słuchaj, jakieś chipsy. Ale to myślę, że muszę ogarnąć, mogę tą licencję kupić, ale dwie dniówki muszę przelecieć. Teraz pytanie, czy pracownika nie zwolnić jednego i sami się nie pobawimy na kasie. Co wy na to, moi drodzy? Pobawimy się na kasie. Zaczynamy zabawę. Halo, halo, otworzyłem sklep. Dzień dobry, panie kliencie. Otworzyłem, otwarte. Zapraszam serdecznie. Witam pana, zapraszam. Daj mi spokój. Ale proszę pana, ja wódeczkę zamówiłem do sklepu. Jest wódeczka, jest piwko. O, jak wódeczka, to zaraz przyjdę po flaszeczkę. Abyśmy się zdziwili, jakby faktycznie zaraz przyszedł po flaszeczkę. O, jest na widoku, nikt nam nie będzie kradł, ale mówię, ja nie chciałem tego mieć naprzeciwko kasy, bo mógłbym, widzowie, oczywiście tu postawić regał. Przy czym oczywiście byłoby to bez sensu. Estetycznie chyba o wiele gorzej niż tamten. Zawsze człowiek... A, i miałem sprawdzić, bo my tutaj sprawdzaliśmy powiększanie jakby o licencję, a nie sprawdzaliśmy tego. I to jest niestety to, co troszeczkę sens powiek mi tutaj zmywa. Bo zobaczcie, to, że ja dokupię jedną sekcję 4x4... Oczywiście zanim ją dokupię, to zobaczcie, ile będę musiał posiedzieć w tym sklepie, bo będę musiał 11 tysięcy uzbierać. No ale jak chcąc uzbierać obie sekcje, no ale dobrze, możemy zrobić tak, że... Bo to i tak jest 31 level maksymalnie, że przycisnę, uzbieram i wtedy licencję się kupi na przykład tą, ale to muszę dużo, przycisnąć. O, to nie wiem, czy ja tak przycisnę. Dobra. Zobaczmy, jak się klienci... Ale ładnie jest w tym sklepie. No mimo, że tutaj miałem problem, no to jakoś rozwiązałem. Ta lodóweczka mała tu stoi. Tu jeszcze mamy w razie czego miejsce w lodówce na coś, jak coś wymyślę. Na razie niech stoi pusta, tam na dole z tym humusem. To mi się kompletnie z tymi piwami nie podoba. No ale to już, no... Ja nie widzę... No chyba, żebym widzowie, wiecie co, skoro tutaj jest papier toaletowy... to tu bym zwolnił papier, to jedynie jeżeli ten regał bym wykorzystał na te piwa, wódki, no to mógłbym się tamtego pozbyć. To możemy zrobić tak. No ale to znowu papier toaletowy się musi sprzedać. Dzień dobry panu, ale pan ma atomową koszulkę, tam mam nadzieję, że nie jest pan napromieniowany. Jeżeli tak, to tylko i wyłącznie dobrą energią. Życzę panu miłego dnia, drogi pano, panie szanowny, a panią witam... Serdecznie kartą pani płaci, ale pani ma niebieskie oczy, piękne ma pani oczy. Oj, ja się zapatrzyłem w pani oczy i zapomniałem, jak mam nabić. Znowu się pomyliłem, widzi pani, no ta uroda to mnie rozprasza. O, tu widzę, że jakieś zamówionko pani zrobiła, komentator się znalazł, ale no niestety tak skomentował, że pani zamówiła poniżej stówki. Ciekawe, moi drodzy, czy pobijemy rekord? Jaki tam był rekord, jeśli dobrze pamiętam, z poprzedniego odcinka? Nie było to 140 czasem dolarów, moi drodzy? Tu pani 119 płaci. No, piękne zamówienie, ładne, nie powiem. Ale no, jeszcze... Oj. Co ja robię? Tak ma być. Kurde, ja jakiś zamotany, za dużo. Za dużo na kasie ostatnio siedziałem. Nie no, oczywiście jak poza odcinkiem tutaj ogarniałem, to wierzcie mi, że po to zatrudniłem pracownika, żeby na kasie nie siedzieć, żeby tylko latać i uzupełniać. I uwierzcie mi, że cały czas tylko latałem i uzupełniałem i nie nadążałem. Tak to wyglądało. Natomiast nadal uważam, że ten czas leci za szybko, nie? Ta dniówka leci za... Zobaczcie, już mamy prawie 15, to jest dla mnie... więcej frajdy bym miał jakby o połowę, na przykład, przynajmniej jak ja bym miał możliwość jakby decydowania, nie?
jak szybko ma lecieć ten czas. Ja bym sobie chętnie na przykład o połowę ustawił. Wiem, że tak na przykład w Farming Simulatorze miałem kontrolę nad tym, jak potrzebowałem przyspieszyć czas, żeby tam miesiąc przeleciał. A i co ja robię? Odwrotnie. 6-9 w drugą stronę. Jak chciałem, żeby mi szybko czas przeleciał, to sobie dawałem na te 360 chyba przyspieszenie, to największe. A jak coś robiłem, no to dawałem na czas rzeczywisty. I tak tutaj też powinno być. Że nie, że jest jakaś tam pauza, tylko że jest na przykład czas rzeczywisty. Możliwość przynajmniej. Mi chodzi tylko, słuchajcie, moi drodzy, o możliwość. I każdy by miał wybór, jaki czas mu odpowiada. Ja w życiu bym nie grał, słuchajcie, na czasie rzeczywistym, bo to jest bez sensu, to bym się zanudził. I jak najbardziej grałbym na przyspieszeniu, tylko że jakby dwa razy dłużej to trwało niż teraz, ja bym się nie pogniewał. Dla mnie to by był taki kompromis. Dla mnie te dni i na pewno godziny otwarcia sklepu, na które miałbym wpływ. O, pan tu łososie, te sushi nakupował. Ile pan? 176 widzowie, czy wy to widzicie? Mamy rekord, kochani. Ale drogi panie, pan z biura przyszedł tutaj do nas, no 170, aż się zawiesiłem, nie wiem jak ja mam panu już wydać, ręce mi się, proszę pana, trzęsą z tego wszystkiego, no 176 dolarów pan wydał, pięknie moi drodzy, pięknie. Dlatego właśnie chciałem być na kasie, teraz chyba rozumiecie dlaczego z wami chciałem wejść na kasę, żeby zobaczyć jakie są średnie zamówienia, a widzę, że bardzo dużo zamówień jest w granicach 100 dolarów. 120 czy coś, także alkohole weszły i dziękuję pani serdecznie. O, znowu jakiś napromieniowany facet przyszedł. No niestety, nie, NPC-ty się powtarzają. Teraz tak to widzę, jak się przyjrzę. Jak ich więcej zaczyna przychodzić, to widać ich powtarzalność. Ale kolejki do kasy, chociaż ja mam wrażenie, że ja i tak szybciej to obsługuję, słuchajcie, niż ten bot obok. Zobaczcie tego gamonia, jak on wolno kasuje. Ja robię pyk, 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 pyk. On robi, nie wiem, jeden produkt na sekundę chyba. Za wolno on to kasuje. O kurczaka pani kupiła, stejka i piwko. 107 dolarów. Widzicie, jakie ładne zamówienia lecą? Oj. To teraz widzicie, widzowie, dlaczego ja chciałem tu na kasę. Chciałem sprawdzić, jak się nam... Ale pani ma dekolt, proszę pani. Ładny kolczyk ma pani w nosie. Czy tam babole pani wystają, bo nie widzę z daleka. Ale taki dekolt, no... Coś ktoś narzeka. No ja nie patrzyłem na ceny. Uważam, że cały czas uważam, widzowie, że... powinien być takie stany magazynowe w komputerze i tam powinny być ceny wypisane i powinny się zaznaczać. Możemy, wiem, że to znaleźć, bo wiem, jak przy zamówieniach, to wiem, że to możemy znaleźć, ale to jest dla mnie niewygodne. Ja uważam, że powinny być stany magazynowe, żebym też wiedział, że mi się na przykład jakiś towar kończy. Takie coś w podstawce gry powinno być. Bo jest to dla mnie mega niewygodne, że na przykład teraz stoję na kasie i nie wiem, czy się coś nie skończyło, nie? Nawet taki tablecik mógłby być, nie, że podchodzisz do komputera takiego... Tylko, że taki tablecik, z którym sobie chodzisz. O, pan tu ładny, to jednak pan skorzystał z mojego zaproszenia, bo ja widziałem pana na ulicy, drogi panie. Jednak pan skorzystał, przyszedł pan zobaczyć, jakie nowości. Pięknie, drogi panie, bardzo się cieszę. No, jeszcze wódki chyba nikt nie kupił, nie wiem, czy ja dobrze tutaj widzowie patrzę, ale piwka już zaczęli kupować, ale wódki jeszcze nikt nie kupił. A tu pan Morawiecki idzie. Panie Morawiecki, kup pan więcej. Je pan, bogaty pan człowiek. Weź pan coś kup. Każdy polityk, nie? Polityków trzeba kasować podwójnie, słuchajcie. Stać ich. Dobra. O, papiery toaletowe. No to może mi się zwolni ten regał, jak... Wiecie, jest spora szansa. To ilu aż klientów mogłem obsłużyć? Z 10? 15? Ciekawe, ile w ciągu całego dnia będzie. Ciekawe, co później się będzie działo, jak kolejne produkty wprowadzimy, a... Tam z tego, co patrzyliśmy w poprzednim odcinku, to tych licencji jakby mamy, nie wiem, dopiero mamy 1/3 może. O ile nie mniej.
I patrzcie, koniec dnia. Uf. Aż się spociłem, słuchajcie, na tym kasowaniu, ale mamy 3300. Dobrze, no to słuchajcie, ja tu będę dążył, żeby jednak przestawić to z tego regału. A jednak jakieś wódki zeszły? No, jakaś tam flaszka brakuje. Jaką daliśmy cenę? Dobrą daliśmy cenę. Zobaczmy podsumowanie dnia. Także słuchajcie, moi drodzy, ja sobie przelecę już poza odcinkiem. A, dzień 36 mamy, widzowie. Dzień 36. Jeden produkt niedostępny. No to jest problem, bo nie wiem co... No wszystko wydaje mi się, że miałem na stanie. Trzy produkty za drogie, czyli tylu, ale 55 łącznie klientów mieliśmy. Zarobiliśmy, moi drodzy... Zarobiliśmy, znaczy sprzedaży mamy za 3200 obrotu, to jest wartość sprzedaży. Towaru kupiliśmy za 2400, no jest to możliwe, bo uzupełniałem towary, mogłem kupić za 2400, ale koszt ulepszeń 3700, no to wiecie co, jest to możliwe, bo przecież kupowałem i regały, i lodówki, i zamrażarki. Ja to wszystko, słuchajcie widzowie, kupowałem, no to jest to bardzo prawdopodobne. No i popłaciłem wszystkie rachunki, także jakby to wam powiedzieć. Jestem teraz ciekaw, już nie będę was tutaj dalej zabierał w podróż, także podróż alkoholowa na dziś się będzie kończyła. W następnym odcinku będę starał się już tutaj następne licencje kupić, aczkolwiek muszę najpierw powyprzedawać. Muszę powyprzedawać, tego papieru tyle nie może być. Także regał z papierem toaletowym wystarczy. No troszkę tu poschodziło. Keczupy, nie keczupy, poschodziło. Ale czego brakowało tej jednej osobie, to ja... A może tych chipsów? Tych. Okej. Okay. Widzicie, widzowie? Tych chipsów chyba tej osobie brakowało. To jest, no, w zasadzie możemy te chipsy na razie tymczasowo tu wstawić. Dobra, czyli tych chipsów tej osobie brakowało. To się nam rozwiązała zagadka. Okej. Okay. A jak zeszły piwka? Tak sobie zobaczmy. W lodówce? No, coś tam poschodziło, nie? Nie można powiedzieć, że nie. Tak trochę butelek ubyło. Także ja sobie zrobię, widzowie, z... Nie wiem, może do 40 dnia. Nie wiem, na którym levelu wtedy się zatrzymamy, bo by mi też zależało, żeby... no, mieć kasę na licencję. Może dwie, może jedną. Ale zanim się szarpniemy oczywiście z dalszym rozwojem, no to już będę się zastanawiał, co i jak. Kurde, no i dużo tych piw poschodziło w beczkach. Czyli te piwo w beczkach, słuchajcie, jednak schodzi. Ono jest drogie, $26. Dobrze, dobrze, moi drodzy, to chyba tyle w tym odcinku. Dzisiaj krócej, będziemy działać w następnym. Będzie mi oczywiście bardzo miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Będę ci bardzo wdzięczny i pozdrawiam cię serdecznie, dziękując za oglądanie do końca. Trzymaj się, cześć.